Królem futbolu jest Robert Lewandowski, królem disco polo Zenek Martyniuk, a jaki kolor króluje wśród samochodów? Okazuje się, że od lat niezmiennie jest to kolor biały. To król lakierów, który daleko w tyle zostawił konkurencję. Już od 10 lat jest najpopularniejszy. Aż 38% rynku to auta właśnie w tej barwie. Jakże pięknie mieszającej się z kolorem błota. Ale w Europie to wcale nie biały jest najczęściej wybierany. Przoduje on przede wszystkim w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Na naszym kontynencie kierowcy najchętniej wybierają szary. A ten szary najczęściej wybieramy do samochodów kompaktowych i sportowych. W skali całego świata szary znalazł się na trzecim miejscu, a na drugim miejscu tego zestawienia jest kolor czarny. Czarny jest niemal co piąty samochód na ulicach. Najczęściej wybierają go kierowcy samochodów luksusowych i SUV-ów. Wtedy stawiają na jego odmianę metalizowaną lub perłową. Dużo rzadziej wybierany jest standardowy czarny. A co do innych kolorów, to 9% aut jest srebrna, 5% czerwona, 2% żółta lub złota. Popularny jest też niebieski i okazuje się, że to teraz najmodniejszy kolor. Lakierem 2020 roku wybrano Sea Glass, czyli turkusowy niebieski. Ten ma przypominać barwy czystych rzek i oceanów, stąd chyba rzadko możemy go spotkać w naturze. Wyróżnia się połyskiem i intensywnością. Ma jeszcze jedną ważną cechę – świetnie błyszczy się w słońcu i jest łatwy do wykrycia przez systemy kamer, a to ułatwia wykrywanie go przez pojazdy autonomiczne. Sea Glass, czyli szkło morskie, to jeszcze całkiem znośna nazwa dla lakieru do samochodu, oby te nie zaczęły nazywać się tak jak farby do ścian, na przykład przydymiony kwintecik albo tajemnicza gejsza.